gości. Witam Państwa bardzo serdecznie. Po 2 latach praktycznie, bo ostatni raz spotkaliśmy się tutaj w tej sali 2 lata temu. Później spotykaliśmy się już tylko na Zoomie, a w tych czcigodnych salach nie. I nie było precji, nie było rozmów przy winie, które jak wiadomo są bardzo ważną częścią tego naszego uniwersytetu. Dzięki temu powstała nawet pewna wspólnota taka i wszyscy to bardzo lubimy, więc ogromnie się cieszę, że dzisiaj możemy być tutaj i dziękuję, że Państwo przyszli i bardzo dziękuję i bardzo serdecznie witam naszego gościa, pana profesora Przemysława Czaplińskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Inaugurującym ten rok akademicki z wykładem dotyczącym nowej humanistyki. A nowa humanistyka to właśnie temat przewodni wykładów tegorocznych. Pewnie dzisiaj podczas wykładu dowiedzą się Państwo troszeczkę coś na ten temat, czym ta nowa humanistyka jest, powstająca od lat kilkunastu. Zapewne już nie tak bardzo antropocentryczna, jak wcześniej, być może bardziej zaangażowana społecznie, być może bardziej przesuwająca granice między różnymi dyscyplinami naukowymi. O tym będzie mówił zapewne profesor Czapliński. Ale najpierw, może jeszcze dodam, że będziemy mieli wielu, jak zwykle, bardzo interesujących gości w tym roku. Filozofów, filozofki, historyków sztuki, historyków, socjologów, socjolożki, więc bardzo serdecznie zapraszamy. A także będą rozmowy między wykładowcami a moderatorami, dwukrotnie czy trzykrotnie, także troszeczkę inna forma poszerzona. Dzisiaj będzie to wykład, jak zwykle, a potem będą Państwo mogli postawić parę pytań. Przedstawię krótko pana profesora, którego znam od lat wielu, ponieważ już w latach 90. gościł tutaj na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Już wtedy był wschodzącą, a może już wręcz gwiazdą polskiej krytyki literackiej i polskiego literaturoznawstwa, zwłaszcza po wydaniu książki, która była pracą habilitacyjną, jeśli dobrze pamiętam, Ślady przełomu o prozie polskiej 1976-1996. Ja studiowałam tę książkę bardzo dokładnie, gdy pracowałam tutaj na Uniwersytecie Humboldtów na slawistyce. Uczyłam się z niej. No, nie była to taka łatwa lektura oczywiście, ale... Wyrazy współczucia. Nie, no, była to moja inicjacja w ten świat właśnie współczesnej literatury, literatury po przełomie. Kiedy wschodziły takie gwiazdy literackie jak Olga Tokarczuk, Manuela Kretkowska, Stefan Kwin, Paweł Hille, Izabela Filipiak, o nich wszystkich i o wielu innych pisał już w tamtym czasie. Profesor Czapliński stworzył cały aparat krytyczny analizujący właśnie tę prozę przełomu, terminologię, zbadał nurty literackie i robił to praktycznie przez cały czas, praktykując, moim zdaniem, właśnie tę humanistykę nową, humanistykę bardzo zaangażowaną, związaną także z socjologią, filozofią, z życiem społecznym, a nawet politycznym. Pan profesor Czapliński pisał między innymi ogólnie o późnej nowoczesności przede wszystkim, o literaturze wieku XX i XXI, czyli o najnowszej, zarówno książki, jak i prace krytyczne, eseje do takich gazet jak Gazeta Wyborcza, Polityka, Tygodnik Powszechny czy Przegląd Polityczny. Oprócz tego, oprócz tematyki później nowoczesności, czy może tak, może inaczej, w tę tematykę później nowoczesności włączał m.in. taki temat jak literatura po zagładzie. Na ten temat powstało wiele publikacji, prac indywidualnych i zbiorowych, ale zajmował się na przykład także literaturą migrancką, literaturą między innymi także migrantów polskich w Niemczech. Może nie wszyscy o tym wiedzą.
Może podam tytuły kilku najnowszych książek, tak żeby Państwo mieli troszeczkę orientację i żeby po tych tytułach, żeby już Państwo mniej więcej mogli stwierdzić, o czym to może być. Na przykład Polska do wymiany, Resztki nowoczesności, Poruszona mapa, Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce, Tożsamość po pogromie. Jest tych książek bardzo, bardzo wiele. Profesor Czapliński otrzymał też wiele nagród, m.in. Fundacji Kościelskich czy Kazimierza Wyki. Nie dam rady wyliczyć tutaj wszystkich nagród i medali, będę się zbliżała po końcowi. Był również w jury wielu nagród. I myślę, że to rzeczywiście już może zakończyć ten wstęp. O funkcjach na uniwersytecie już nie będę mówić w takim razie, tak? Może to jest ciekawe, że współtwórca Zakładu Antropologii i Literatury i dyrektor Centrum Humanistyki Otwartej przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza, prawda? Dzisiaj otrzymaliśmy od pana profesora, Uniwersytet Trzech Pokoleń otrzymał dar książkowy, jedną z nowszych publikacji w języku angielskim, Being Poland. Jest to historia literatury i kultury polskiej od roku 1918. Praca zbiorowa, międzynarodowa. I tutaj rzeczywiście nie chodzi tylko o literaturę, lecz o bardzo różne obszary kulturowe. Jeżeli pan profesor zechce, to opowie nam może troszeczkę więcej o tej książce. No a przede wszystkim cieszymy się na wykład, dziękujemy za książkę, cieszymy się na wykład Nowa humanistyka, sojusze i konflikty. Dziękuję bardzo. Serdeczne dzięki za zaproszenie. Das ist eine Ehre für mich. To dla mnie zaszczyt i radość. Rzeczywiście książka, którą przywiozłem w darze dla Uniwersytetu Trzech Pokoleń, od tej pory każdy, kto będzie chciał do niej zajrzeć, przeczytać ją, zwróci się po prostu do patronów i będzie mógł się z tą książką skontaktować. To jest jak dotąd najobszerniejsze opracowanie angielskojęzyczne polskiej nowoczesności. Od 1918 roku do początków XXI wieku. Nie tylko literatury. Właściwie literatura w tej książce stanowi 1/4. A jest dość gruba książka. Są tutaj eseje poświęcone żywotnym tradycjom w wieku XX, a więc sarmatyzmowi i romantyzmowi. Jest to obszerna część poświęcona mediom innym niż literatura, a więc teatrowi, zarówno jak chodzi o historię teatru, jak i o ważne postaci reżyserów, autorów, dramatopisarzy. Jest także cały zbiór sylwetek najwybitniejszych twórców. Wymyśliliśmy wespół z Tamarą Trojanowską i Joanną Niżyńską. Wymyśliliśmy takie kapsułki personalne, czyli kilkustronicowe mini szkice, mini prezentacje najważniejszych sylwetek reżyserów filmowych, twórców teatralnych, humanistów, pisarzy. Więc niniejszym raz jeszcze z radością przekazuję tę ciężką książkę w dobre, odpowiednie wasze ręce. Dziękujemy. Zapraszam Państwa do zapytania o tę książkę, tak? Będę ją przechowywać wraz z Hanną Jakob i Bogusławem Lekiem. Dobrze. To teraz... Tak, czy chcesz tutaj stanąć? Będę raczej się przemieszczał. To może ja usiądę? Przede wszystkim pytanie, czy jestem słyszalny bez mikrofonu? Nie bardzo. Nie bardzo. Dziś. Nie bardzo. A teraz? Teraz? Dobrze. W takim razie postaram się utrzymać odpowiednią głośność.
nastawić odpowiedni wolum. Nie przepadam za mikrofonami. To, o czym Państwu chciałem dzisiaj opowiedzieć, będzie dotyczyło nowej humanistyki, chociaż oczywiście będę ją charakteryzował z perspektywy filologii polskiej, a więc mojej dyscypliny macierzystej. Ja jestem polonistą, pan od Polaka. W najprostszym ujęciu można by zacząć od krótkiej prezentacji mojego akademickiego zestawu przedmiotów. Mniej więcej przez pierwszą dekadę, a więc u schyłku XX wieku, uczyłem klasycznych przedmiotów z zakresu filologii polskiej. Historia literatury okresu międzywojennego. Historia literatury okresu powojennego. Teoria literatury. Poetyka. Kultura i literatura europejska. To zestaw przedmiotów, które miałem w swoim pensum mniej więcej u schyłku XX wieku. W ciągu ostatnich dwóch dekad ja i moi koledzy i moje koleżanki w coraz większym stopniu prowadzimy zupełnie nowe przedmioty, wybierając je samodzielnie, tworząc niejako od podstaw i dostosowując do potrzeb i możliwości filologii polskiej. Na przykład teoria mediów, na przykład poetyka kognitywna, na przykład humanistyka cyfrowa, ekokrytyka, ekologiczna krytyka literacka, krytyka literacka uprawiana z perspektywy ekologii. Prawo i literatura. Gdybyśmy poszerzyli nieco spojrzenie, okazałoby się, że dzisiejsza filologia polska to mniej więcej 1/3 polonistyki sprzed 30 lat. 2/3 przedmiotów uległy zmianie. Co się stało? Na zasadzie ogromnego skrótu powiedziałbym, zmieniliśmy patronów. Wydaje mi się, że filologie macierzyste do połowy XX wieku, do trzeciej ćwierci XX wieku miały 3 wspaniałych patronów. Herdera, Humboldta i Diltara. W tej przestrzeni mam wrażenie, że to pasuje. Cóż takiego zadecydowało o ich patronacie nad filologiami macierzystymi? Herderowska koncepcja społeczeństwa zakładała, że literatura jest najpełniejszą artykulacją zbiorowej tożsamości. Żadna społeczność nie potrafiłaby powiedzieć o sobie my, my Polacy, my Niemcy, my Francuzi, bez literatury. Humboldt, późniejszy o kilkadziesiąt lat, zaszczepił nam ideę, która mówiła, że człowiek poprzez kształcenie uniwersyteckie tworzy swoją osobowość, a więc w ramach
poznawania kultury klasycznej od starożytności do wieku XIX dopełnia się proces Bildung. Mówiąc z drugiej strony, nie jest możliwe wykrystalizowanie się osobowości, pełnej podmiotowości ludzkiej bez kształcenia wyższego. I wreszcie Diltaj, który nadał dyscyplinom humanistycznym pełnoprawne obywatelstwo. Diltaj, jak zapewne Państwo wiecie, podzielił nauki na ścisłe i humanistyczne, wyposażając ten podział w bardzo istotną charakterystykę. Pierwszy zbiór, czyli nauki ścisłe, są od ustalania faktów. Nauki humanistyczne wyjaśniają się. Po tej stronie nauk ścisłych znajduje się eksperyment, weryfikacja i empiryczna prawda. Po stronie nauk humanistycznych znajduje się hermeneutyka, a więc rozumienie sensu. Oczywiście, że te dwa zbiory powinny się uzupełniać, ale przy takim podziale humanistyka jest sztuką interpretacji. Czyli znowu, bez humanistyki, bez filologii, jak przekonuje Diltaj, człowiek nie jest w stanie zapytać świata o to, jaki ma sens i odpowiedzieć sobie na to pytanie zgodnie z pewną sztuką interpretacji. Herder, Humboldt, Diltaj. Musieliśmy się z nimi rozstać. Szukamy nowych patronów. Kiedy nasza dyskusja się zacznie, a więc już za chwilę, bardzo chętnie wysłucham podpowiedzi, kto mógłby patronować humanistyce XXI wieku. Z całą pewnością przydałby nam się ktoś taki jak Hegel. W dalszym ciągu pozostaje jakoś w kręgu niemieckiej filozofii, ale postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie? Dlaczego kto inny musiałby zasiąść na tym miejscu? Dlaczego Hegel jako patron, jako inspirator jest niemożliwy? Na razie spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że musieliśmy się rozstać z tymi trzema wielkimi patronami. W największym skrócie, jak sądzę, humanistyka w Polsce we wszelkich możliwych odmianach, szerzej w Europie Środkowej, w przyspieszonym tempie odkrywała jedną prostą prawdę, że literatura jest nie tylko w książkach, a zatem to, czego szukamy, filologos, tak? Logos jest nie tylko w bibliotece. To proste zdanie chciałbym wykorzystać jako punkt wyjścia do wyjaśnienia owych mnogich przedmiotów, które prowadzę z pożytkiem ogromnym dla siebie, ucząc się przy tej okazji bardzo wielu, bardzo ciekawych rzeczy. Logos jest nie tylko w książkach. Co to znaczy? Dopóki patronowali nam wcześniej przeze mnie wymienieni filozofowie, sądzę, że pilnowaliśmy trzech rzeczy jako filolodzy.
To jest całość, ciągłość i hierarchia. Byliśmy odpowiedzialni za. A wydaje mi się, że przy okazji mówienia o nowej humanistyce kategoria odpowiedzialności jest niesłychanie istotna. Byliśmy zatem odpowiedzialni za całość, ciągłość i hierarchię. Co to znaczy? Od środka zaczynając. Być odpowiedzialnym za ciągłość to znaczy budować koncepcję procesu historyczno-literackiego, a więc pilnować ciągłości, zwracać uwagę na to, co z czego wynika, jakie konsekwencje przynoszą wydarzenia w historii literatury, a jakie elementy zanikają, przestają istnieć. Pilnowaliśmy zatem owego następstwa epok, prądów, gatunków, stylów, konwencji. Zwracaliśmy uwagę na to, jak owe jednostki procesu historyczno-literackiego ewoluują, jak się ze sobą mieszają, jak się czasami w sposób niebywały, wspaniały, nieoczekiwany odradzają. Powiedziałem też, że pilnowaliśmy całości, co znaczy, że naszym celem i naszym zadaniem było dążenie do sporządzenia pewnego kompletnego spisu. Cokolwiek powstało w języku polskim, cokolwiek miało kształt tekstu językowego, literackiego, wchodziło w krąg naszych zainteresowań i było przez nas sytuowane na takim pasie transmisyjnym, który wiedzie do archiwum. Skoro zostało napisane po polsku, wobec tego powinno zostać udokumentowane, wpisane do odpowiedniego rejestru, tak aby można było w dowolnym momencie to odnaleźć w katalogu i w sensie fizycznym. Całość, ciągłość. Pilnowaliśmy także hierarchii. A więc filologia polska, podobnie jak wszystkie pozostałe filologie, to był czas, w którym przekazywaliśmy studentom wiedzę o najwybitniejszych dziełach, o arcydziełach literatury rodzimej, europejskiej czy światowej. Jeśli natomiast na zajęciach mówiliśmy o tekstach mniej ważnych, średniej wartości, niskiej wartości, to zawsze tak, aby studenci wiedzieli, na jakim szczeblu hierarchii, tej wyobrażonej hierarchii, dane dzieło się znajduje. Ta całość, ciągłość i ta hierarchia są już niemożliwe. One były naszymi konstrukcjami. To jest jasne. Myśmy sobie z tego zdawali sprawę. Ale w bardzo krótkim czasie trzeba było pożegnać się z tymi trzema niesłychanie pożytecznymi, chociaż zarazem niebywale wymagającymi konstrukcjami. One nakładały na nas obowiązek pilnowania pewnego wyobrażonego archiwum kultury polskiej. Zmiany zaczęły nadchodzić właściwie ze wszystkich stron. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, logos mieszka już nie tylko w książkach,
co oznacza, że filologia polska musiała zacząć się stopniowo otwierać na inne niż literatura obszary kultury. Dlatego na dzisiejszej filologii polskiej można chodzić na zajęcia z teatru, z opery, operetki, filmu, gier wideo. Tych zajęć nie prowadzę, ale na naszym wydziale takie zajęcia są. Dopóki zajmowaliśmy się literaturą, przede wszystkim literaturą, choć nigdy wyłącznie nią, robiliśmy tak, wierząc, że za Herderem literatura jest językiem tożsamości zbiorowej. Musieliśmy jednak przyznać, że języki tożsamości zbiorowej są mnogie i że nasze przekonanie było pewnego rodzaju uzurpacją. Że zbiorowość wypowiada się w wielu językach i poprzez wiele mediów. Poprzez teatr, film, komiks, gry wideo, piosenki, muzykę, a nie tylko przez literaturę. Mówiąc zatem najprościej, filologia macierzysta dotyczy to wszystkich filologii w Europie, może nawet na świecie. Filologia jest coraz mniej literaturocentryczna. A to oznacza właśnie, że musieliśmy rozstać się z Herderem. Przy takiej wielości uwzględnianych obszarów kultury musiało również upaść nasze pilnowanie hierarchii. Nie możemy dzisiaj z dobrą wiarą twierdzić, że tylko literatura i to tylko w wydaniu arcydzielnym pozwala budować pełnego, kompletnego człowieka. Pozwala przeprowadzić w proces bildung dotyczący jego osobowości. Raczej mamy dzisiaj wyobrażenie o człowieku jako o kimś, kto jest tworzony i tworzy sam siebie z dziesiątków i setek rozmaitych tekstów kultury, nie zawsze spójnych, nie zawsze całościowych. On sam jest częściowo autokreatorem i jest kreowany. Pewne rzeczy w nim zostają na trwałe, inne wypadają. Jednostka to pewnego rodzaju patchwork. Jesteśmy wewnątrz samych siebie zróżnicowani, a nawet często poróżnieni. Zawieramy w sobie rzeczy sprzeczne i tylko kultura pozwala nam radzić sobie z owymi sprzecznościami. A zatem nie ma już całości jako wyłącznego, najważniejszego zadania filologii polskiej, ponieważ całość zaczęła stopniowo obejmować wielość. W miejsce całości wchodzi wielość i zróżnicowanie. Nie ma już ciągłości. Z tym są największe kłopoty. W miejsce ciągłości wchodzi, jak sądzę, Adorno.
Walter Benjamin i Wiesengrund Adorno. A mianowicie koncepcja konstelacji, która stopniowo zastępuje ciągłość. Oczywiście w dalszym ciągu wiemy, że wiek XVI był po XV, a nie na odwrót. Ale dla aktualnego, dowolnie wybranego momentu kultury nie liczy się tego rodzaju kolejność. Liczy się siła oddziaływania, wpływ. Jeżeli jesteśmy pod większym wpływem wieku XIX niż XX, to nie ma większego znaczenia, że pomiędzy nami a wiekiem XIX jest XX. Jeżeli bardziej na nas oddziałuje okres międzywojenny niż okres powojenny, to nie ma większego znaczenia, że kolejność była taka, jaka była. Jeżeli silniej na nas wpływa raczej romantyzm europejski niż druga połowa XIX wieku, czyli tendencje realistyczne, to znaczy, że romantyzm jest po prostu bliżej nas. Silniej siedzi nam w głowach, w duszach. Pod wieloma względami w miejsce ciągłości historyczno-literackiej wchodzi zatem owa konstelacyjność. Podkreślam, to nie znaczy, że na studiach komukolwiek wolno pomylić kolejność epok. Renesans, potem jest barok, potem jest oświecenie, potem jest romantyzm. Tak? To w dalszym ciągu obowiązuje. Ale w momencie, w którym zaczynamy zadawać pytania badawcze, kiedy zaczynamy szukać tego, co kształtuje nas dziś, a także co my wybieramy z przeszłości, wówczas ta kolejność okazuje się mniej istotna właśnie od konstelacyjności. Im większą swobodą dysponujemy w kulturze, w tym większym stopniu bierzemy z rozmaitych epok, gatunków, konwencji po kawałku. Kochamy tak jak romantycy, zarabiamy pieniądze tak jak bohaterowie sag rodzinnych, chociaż nie chcielibyśmy pewnie tak jak Budenbrockowie, może tak jak bohaterowie sagi rodu Forsythów. Chcemy żyć tak jak Hemingway i bohaterowie jego opowiadań, albo tak jak bohaterowie i bohaterki prozy Virginia Woolf. Nie ma w tym przymusu ciągłości i spójności. A zatem całość, ciągłość i hierarchia pozostają cząstkowymi i zawsze historycznie określonymi sposobami porządkowania kultury. Tak, w danej epoce jakiś gatunek jest ceniony wyżej niż inny. Kiedy pojawia się powieść w kulturze europejskiej, zasadniczo na większą skalę w kulturze angielskiej w wieku XVII i XVIII, nie jest ona ceniona. W ówczesnej hierarchii gatunków najwyżej znajdują się oczywiście tragedia i epos, a więc gatunki, których nikt już nie jest w stanie, czy prawie nikt już nie jest w stanie realizować. Z czasem powieść przesuwa się na szczyty hierarchii. W XIX wieku już właściwie zajmuje miejsce najwyższe. Natomiast bardzo nisko będą się na przykład
znajdowały gatunki nowych mediów, fotografia i film, które są cenione dużo mniej niż malarstwo. Więc jeszcze raz, tak, każda epoka, każdy krąg kulturowy ma swoją koncepcję całości, ciągłości i hierarchii, ale są one zawsze kulturowo, historycznie i społecznie określone i uwarunkowane. Można by zatem powiedzieć, że przeszliśmy od ascezy do bulimii. Nie byliśmy anorektyczni, to jasne. Filologie są zawsze niesłychanie zachłanne, ale nasza dieta była skoncentrowana na tekstach literackich. Na przełomie XX i XXI wieku filologie stały się bulimiczne pod względem kulturowym. Oprócz literatury, teatr, film, fotografia, wideo coraz bardziej rozrastają się, zwłaszcza te obszary cyfrowe. Kiedy już dokonało się to poszerzenie i kiedy w miejsce całości weszła wielość, a w miejsce ciągłości konstelacja, kultura odsłoniła przed nami bardzo istotny i bardzo trudny aspekt, a mianowicie skonfliktowanie. Kultura nie jest po prostu zbiorem statycznych elementów. Nie jest tak, że kultura to ciągnące się archiwa filmów, książek, obrazów malarskich, spektakli teatralnych. Kultura to ruchoma przestrzeń nieustannych konfliktów. O co wojujemy w kulturze? O istnienie. Według bardzo znanego i pięknego wiersza Czesława Miłosza, co nie jest nazwane, zmierza do nieistnienia. Jeżeli odniesiemy to do życia społecznego, to sens owego zdania nabierze pewnego dramatyzmu. Być nienazwanym w kulturze to nie istnieć. Można, jak sądzę, uznać, że walka o, spór o nazwę w kulturze, o swoje imię w kulturze, jest tak istotny, ponieważ reprezentacja kulturowa jest warunkiem wszelakiej innej reprezentacji. Proszę zwrócić uwagę, żaden ruch emancypacyjny w całych dziejach kultury europejskiej nie osiągnął niczego, zanim nie wypracował nowego, korzystnego wizerunku kulturowego. Kobiety, proletariat, niewolnicy, mniejszości narodowe, mniejszości religijne. Wszystkie te grupy
które przechodziły niejednokrotnie straszne prześladowania, które przez wieki trwały na marginesach społecznych, pozbawiane praw albo wyposażane zaledwie w część praw, dochodziły do obywatelstwa poprzez reprezentację kulturową. Jest to w pewnym sensie oczywiste, ponieważ część władzy politycznej polega na stwarzaniu dobrych i niekorzystnych wizerunków kulturowych. Jeżeli będziemy powtarzać 1000 razy w filmach, w teatrze, w książkach, że Ukraińcy nie są osobnym narodem, że mówią tym samym językiem co Rosjanie, że są zdrajcami, że są nazistami, że nie potrafią się sami rządzić, to większość ludzi, do których się zwracamy, będzie uwzględniać to albo nawet w to wierzyć. Kłamstwo 1000 razy powtórzone staje się prawdą. Kłamstwo powtarzane przez kulturę staje się w dodatku piękną prawdą, estetyczną prawdą. Nie ma innej drogi do reprezentacji politycznej niż poprzez reprezentację kulturową. Dlatego warunkiem emancypacji kobiet, niewolników, proletariatu, w tej chwili w coraz większym stopniu środowiska naturalnego, jest zmiana reprezentacji kulturowej. Pozwolę sobie powtórzyć jeszcze raz. Kultura nie jest obszarem neutralnego, statycznego funkcjonowania osobnych dzieł. Kultura to przestrzeń nieustannych sporów, konfliktów i walki o uznanie. Wraz z tymi zjawiskami, o których teraz mówiłem, dokonało się drugie otwarcie filologii polskiej i całej humanistyki. To pierwsze, które przed chwilą omówiłem, miało charakter kulturowy. Wszystkie filologie w coraz większym stopniu absorbują przedmioty dotyczące mediów innych niż tylko literatura. Jest to otwarcie kulturowe. Studenci filologii polskiej, angielskiej, romańskiej, skandynawskiej i tak dalej, w czasie studiów poznają filmy, spektakle teatralne, mają zajęcia z humanistyki cyfrowej i tak dalej. To drugie otwarcie, zasygnalizowane przeze mnie kwestią dotyczącą konfliktowości kultury, to drugie otwarcie ma charakter emancypacyjny. Skoro filologia i humanistyka otworzyła się na wielość artykulacji kulturowych, wobec tego w ramach owej absorpcji otrzymała nagle obraz i obszar wewnętrznie skonfliktowany. Nie da się mówić na przykład o literaturze kobiecej XIX i XX wieku, nie uświadamiając równocześnie, że była to literatura dyskryminowana. A była ona dyskryminowana, ponieważ kobieta była w istocie pozbawiona praw. Nie tylko w XIX wieku, również i przez znaczną część XX wieku. To samo dotyczy na przykład zajęć dotyczących kultury proletariackiej, robotniczej.
To samo dotyczy ekokrytyki, a więc obrazów środowiska naturalnego w literaturze i innych mediach. Mówić o kulturze w jej zróżnicowaniu, to mówić o kulturze z całym jej skonfliktowaniem, walką o równość. Mamy zatem nową humanistykę, w której po pierwsze dokonało się otwarcie kulturowe, po drugie otwarcie emancypacyjne. Oba te otwarcia doprowadziły do zmiany podejścia do kanonu. Jeszcze raz pozwolę sobie na zasadzie bardzo prostego zestawienia dokonać porównania. Filologię do schyłku XX wieku opierały się zasadniczo na kanonie. Kanon obejmował oczywiście pewien zbiór dzieł uznawanych za najważniejsze, najwartościowsze, ale również ten kanon uwzględniał pewną metodę badania literatury. Najważniejsze jednak, że tak praktykowana humanistyka opierała się na uznaniu samego kanonu jako pewnej zasady kulturowej. Bo kanon to nie tylko zbiór dzieł. Nawet można by powiedzieć, że lista dzieł kanonicznych to tylko wierzchołek góry lodowej, której zdecydowana większość znajduje się pod powierzchnią. Kanon jest zasadą hierarchizowania kultury. Zasada kanoniczna nakłania nas do tego, byśmy zawsze wartościowali i zawsze porównywali dzieła uznane za wybitne z innymi. Można by powiedzieć, że to trochę jak monarchia i pretendenci. Jest tron, na tronie zasiadają Aeschylus, Sofokles, Euripides, Homer, muszą się jakoś tam zmieścić. Niech im tam. A wokół gromadzą się ci, którzy chcieliby także zasiąść w tej samej sali tronowej. I stopniowo są wpuszczani i sprawdzani, czy pasują, czy są podobnej miary. W gruncie rzeczy to, co teraz mówię, jest tylko łagodną parafrazą pamiętnego fragmentu z rozmów z Goethem Eckermanem. Jest rok 1827 i Goethe wypowiada, to był chyba marzec, Goethe wypowiada ten słynny passus dotyczący Weltliteratur. I mówi: coraz mniej interesuje mnie literatura narodowa. Powinniśmy zacząć patrzeć na literaturę w jej wymiarze światowym, ponieważ wszędzie może być literatura wartościowa, wszędzie mogą być dzieła wartościowe. Wobec tego powinniśmy je poznawać,
Ale, mówi Goethe, zawsze należy pamiętać, że miarą będzie literatura z antyku greckiego. Dlaczego? Bo tam najpełniej został wyrażony człowiek. A zatem literatura światowa tak, ale przepuszczana przez bramkę klasycznej literatury greckiej. Czyli w drzwiach. Teraz zmieniamy trochę tak? Układ przestrzenny. W drzwiach stoją Aeschylus, Sofokles, Eurypides, Homer, Arystofanes, Platon i tak dalej. I sprawdzają bilety. Czy ci, którzy teraz będą wchodzić, nadają się, czy nie. Ta koncepcja powoduje, iż ogromne połaci literatury są traktowane jako marginalne, nieważne, mniej istotne, mniej wartościowe. Kanon jest bardzo niesprawiedliwym uporządkowaniem i w dodatku jest uporządkowaniem iluzorycznym. Potrzebujemy kanonu po to, żeby móc powiedzieć, no dobrze, spośród 1 245 000 książek przeczytam 2 i znam kanon. A gdyby nam ktoś powiedział, ależ powinieneś sam rozpoznać książki wartościowe, to by znaczyło, że do tej sali zaczynają się wlewać książki. Jest ich coraz więcej, a przestrzeni nie przybywa. Jesteśmy w coraz większym stopniu ściśnięci. W Niemczech co roku ukazuje się, jeżeli dobrze pamiętam, około 40 000 tytułów rocznie. Powiedzmy, że 8 000 z tego to są książki prozatorskie. Pewnie ze 3 000 tomików poetyckich. Nikt nie jest w stanie tego przeczytać. A skoro tak, to nie powinniśmy tworzyć kanonów. Albo, jeśli już się przy tym upieramy, to zawsze powinniśmy do takiego kanonu dodawać, z jakiego zbioru on został wybrany. Tak czy owak, dekanonizacja, która nastąpiła w humanistyce na przełomie XX-XXI wieku, objęła po pierwsze samą zasadę kanoniczną. Humanistyka współczesna pracuje na kanonach obligatoryjnie otwartych i jest w istocie krytycznie nastawiona do kanonów. Ponieważ, to już wiemy, kanon to legitymizacja niesprawiedliwej reprezentacji kulturowej. Po drugie, dekanonizacja oznaczała również zmianę metod, rozmnożenie metod. Rzecz charakterystyczna, właściwie do lat 70. w całej Europie uczono według bardzo podobnej metody formalno-strukturalistycznej. Od lat 70. zaczęła się zmiana zapoczątkowana między innymi przez tak zwaną estetykę recepcji, czyli Hansa Roberta Jaussa. Między innymi późniejsze metody poststrukturalistyczne zaczynają podlegać zasadzie dyspersji. Mnożą się, są coraz bardziej zróżnicowane, coraz szczegółowiej dostosowane do obiektu badanego.
Mamy zatem za sobą, po pierwsze, otwarcie kulturowe na wielość dziedzin mediów istniejących w kulturze. Po drugie, mamy otwarcie emancypacyjne. Nie dało się wchłonąć owej zróżnicowanej kultury, nie odkrywając wewnętrznego skonfliktowania. I przyczyny owego skonfliktowania, a tą przyczyną jest właśnie zasada kanoniczna. Co można z tym zrobić? Stawiając to pytanie, przechodzę do najtrudniejszego, trzeciego otwarcia. To jest otwarcie solidarnościowe. Nie da się dłużej uprawiać humanistyki z perspektywy neutralnej, obiektywnej. Z prostego powodu nie ma takiego miejsca. Jeżeli kultura jest obszarem słabszych, silniejszych albo bardzo poważnych konfliktów kulturowych. Wobec tego uniwersytet nie znajduje się poza obszarem owych walk. Jest jednym z pól. Bywa atakowany z różnych powodów i sam niejednokrotnie wypowiada się o różnych zjawiskach krytycznie. Pracownicy uniwersytetu. Nie jesteśmy zatem neutralni, nie jesteśmy obiektywni. Nie znaczy to jednak, że pracownik uniwersytetu ma prawo zacząć zajęcia od stwierdzenia: jestem nacjonalistą, białym katolikiem i od tej pory wszystko, co będziemy omawiać na zajęciach, będzie interpretowane i wartościowane z tej perspektywy. Białym heteroseksualnym katolikiem, tak, zapomniałem o jednym bardzo istotnym wyznaczniku. Tak. Tego nie wolno zrobić. Obowiązkiem pracownika uniwersyteckiego, obowiązkiem badacza, nauczyciela jest ustawiczne kontrolowanie własnych kryteriów wartościowania i metod interpretacyjnych. Nie możemy być obiektywni i neutralni, bo nie istnieje taka perspektywa, która by dawała nam możliwość neutralnego i obiektywnego, bezstronnego spojrzenia na kulturę, bo to by znaczyło, że musielibyśmy się znaleźć poza kulturą. To jest niemożliwe. Skoro zatem jesteśmy w niej, gdzieś w niej, wobec tego jedyna rzecz, którą możemy, a zarazem musimy robić, polega właśnie na tym, żeby zadawać pytanie o to, jaka jest moja metoda interpretacyjna, jakie są moje kryteria wartościowania. A więc to będzie oznaczało odnoszenie do kontekstu kulturowego, do istniejących metod, do pewnych sposobów weryfikacji własnej metody interpretacyjnej. W dalszym ciągu jednak nie unikniemy konfliktu. Można sobie wyobrazić sytuację odwrotną, a mianowicie przy najlepszych nawet staraniach nauczyciela akademickiego jakiś student powie, albo jakaś studentka powie,
jestem heteroseksualną, białą katoliczką. Co mi pan tutaj wygaduje? To są jakieś lewacko-feministyczno-homoseksualno-wywrotowe bzdury, na przykład. To jest możliwe i to się dzieje. To się dzieje, tak? Istnieją bardzo liczne świadectwa nauczycieli akademickich przekazujące właśnie tego rodzaju historię, co jest skądinąd zrozumiałe, przewidywalne, niekoniecznie oczywiście chcę w ten sposób powiedzieć, że jest usprawiedliwione. Studenci przychodzą do nas dokładnie z tych samych zróżnicowanych obszarów, z których przychodzą zróżnicowane teksty kultury. A więc z małych i dużych ośrodków mają za sobą gorsze albo lepsze szkoły średnie, pochodzą z tej albo innej klasy społecznej, są namiętnymi kibicami jakiejś dyscypliny sportowej, wszystko to przynoszą ze sobą. Wejście tego rodzaju skonfliktowania na zajęcia uświadamia konieczność poradzenia sobie z owym trzecim otwarciem, czyli otwarciem solidarnościowym. I znowu krótkie przeciwstawienie, krótkie porównanie. Absolwent filologii macierzysty, każdej filologii, mniej więcej do lat 80. zeszłego stulecia funkcjonował jako pewien obraz, który w trakcie nauczania akademickiego wypełniano odpowiednimi treściami. Sądziliśmy zatem, że absolwent filologii polskiej powinien znać całościowy i ujęty w swej ciągłości proces historyczno-literacki, powinien znać najważniejsze, najwartościowsze, hierarchicznie uporządkowane zabytki kultury literackiej Polski. Powinien także znać wybrane, najważniejsze dzieła kultury europejskiej czy światowej. Całość, ciągłość, hierarchia. Herder, Humboldt, Dilthey. Dzisiejszy absolwent to raczej ktoś, po kim oczekujemy, czy ktoś, kogo usiłujemy wyposażyć w umiejętności performatywne. Nie w ogromną, uporządkowaną wiedzę, lecz w pewne umiejętności komunikacyjno-wykonawcze. Dzisiejszy absolwent zatem powinien, absolwent filologii, powinien wiedzieć, że kultura to nieskończoność form i typów artykulacji wchodzących ze sobą bardzo często w konflikt. Absolwent to zatem ktoś, kto dostrzega ową wielość artykulacji i napięcia między nimi. To jest dzisiejszy absolwent. Tak? To jest ktoś, kto wie, rozumie, potrafi dostrzec rozmaite konflikty w obrębie kultury. Tego absolwenta usiłujemy również
wyposażyć w pewną niesłychanie trudną umiejętność interpretacji translacyjnej. Ta interpretacja translacyjna polega na tym, że dzięki owej wielości mediów poznanych przez studenta i dzięki świadomości uzyskanej za sprawą otwarcia emancypacyjnego, absolwent nowej humanistyki potrafi przekładać jedne teksty kultury na inne. Czyli na przykład film na powieść, powieść na komiks, komiks na muzykę, tak? Za każdym razem w takiej interpretacji translacyjnej posługujemy się pytaniami, a nie uprzednimi metodami czy modelami, ponieważ tych modeli nie ma. Badanie literatury, badanie kultury jest dzisiaj połączeniem bardzo poważnej rzeczy, jaką jest translacja międzykulturowa, z eksperymentem i zabawą. Ten eksperyment i ta zabawa nakazują traktować dane teksty kultury, piosenki, slogany, hasła reklamowe, filmy reklamowe, oczywiście teksty literackie, tak, dziesiątki, setki tekstów kulturowych. Pozwala traktować je za każdym razem jako pewną niedomkniętą całość. A więc tekst, którego znaczenie nie jest ostatecznie ustalone. W procesie odbioru taki tekst zostaje niejako domknięty, wyposażony w sens, jednakże ten sens zostaje wprowadzony do dzieła, czy też wynegocjowany w spotkaniu z dziełem z bardzo określonej perspektywy. Robi to ktoś konkretny. Nie Bóg, nie historia, nie naród, tylko bardzo konkretny interpretator. Owa interpretacja translacyjna służy również osłabianiu napięć wynikających z hierarchii istniejących w kulturze. Jeżeli możliwe jest przeniesienie jednego tekstu z jednego medium do następnego, to znaczy, że hierarchia jest pewnego rodzaju niepotrzebną blokadą. Można ją ominąć, można ją przezwyciężyć. To także oznacza, że możliwe jest w większym stopniu, niż sądziliśmy, porozumiewanie się między grupami społecznymi. A blokady komunikacyjne między nimi opierają się właśnie na przeświadczeniu o tym, że my i tylko my mamy rację. Bo za nami stoi Herder, Hegel, Kant, Humboldt, Dilthey. A kogo wy tam macie? U siebie. W zbiorze. No właśnie, nikogo. Więc my wam powiemy, kogo powinniście czytać i jak powinniście czytać. Tego rodzaju podejście jest protekcjonalne, wywołuje zawstydzenie, a później gniew. I prowadzi właśnie do owej wielości hierarchii, które nastawiają się względem siebie, sytuują się względem siebie konfliktowo. Czy nowa humanistyka mogłaby nazwać swój nowy cel, skoro już nie całość, ciągłość, hierarchia? To czy istnieje jakiś nowy cel? Może tak, może sprawiedliwość. Sprawiedliwszy świat
Właściwie jest to ideał, który funkcjonuje pod rozmaitymi nazwami od samego początku istnienia kultury europejskiej. W Grecji nazywał się Kalos kai Kagatos. W renesansie przybrał postać człowieka uczonego. Zmieniał się później w wieku XVIII, XIX i tak dalej. Teraz już jednak chodzi o to, by ową sprawiedliwością objąć wszystko to, co udało się by uwzględnić w tym otwarciu kulturowym i otwarciu emancypacyjnym. A więc to, co ludzkie i to, co pozaludzkie. To, co społecznie uznane i to, co społecznie zmarginalizowane. Rzecz jasna, tak pojęte zadanie nowej humanistyki jest nieoczywiste, niesłychanie trudne i nie da się go zdefiniować, sparametryzować w sposób jednoznaczny. To zadanie, które właściwie wymaga owego eksperymentowania, posługiwania się taką metodą otwartą, raczej zabawową w odniesieniu do kultury. Więc paradoksalnie jakby łączą się tutaj dwie sprzeczne rzeczy. Z jednej strony niesłychanie poważne hasło sprawiedliwości, może nawet sprawiedliwości planetarnej. A z drugiej strony zabawa. Czyli trochę mniej powagi. Sądzę, że nowa humanistyka ma szansę tylko pod warunkiem, jeśli nie porzuci żadnego z tych dwóch elementów. Z jednej strony śmiertelnie poważnej kwestii sprawiedliwości planetarnej, bo od tego zależy nasze życie. I z drugiej strony tego podejścia ludycznego, zabawowego, eksperymentalnego, trochę dziecięcego, ponieważ mieści się w tym podejściu takie proste odkrycie, że wszystko, co istnieje, jest zawsze doraźne. Jest zawsze niekonieczne. Jest zawsze nieostateczne. Nie ma w sobie racji absolutnej. Utrzymać łączność pomiędzy tymi dwoma postawami, czyli pomiędzy śmiertelną powagą sprawiedliwości planetarnej i bardzo często zabawową skłonnością do eksperymentu. Utrzymać te dwie rzeczy razem. To wydaje mi się warunek przyszłości nowej humanistyki. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy za ten niezwykle braworowy wykład wygłoszony taką piękną polszczyzną, a w dodatku tak przyjaźń wobec tłumaczek również, prawda? No już wiemy teraz, jakie są cele nowej humanistyki. Bardzo pięknie to podsumowałeś na końcu. Ale teraz byłoby miejsce dla Państwa, bo myślę, że może robili sobie Państwo notatki, może zastanawiali się Państwo nad czymś, jakieś pytania drążą Państwa, więc bardzo proszę o zadawanie tych pytań, mam jeszcze trochę czasu. Może ja pozwolę sobie. Bardzo oczywiście jest to dla mnie interesujące i bliskie. Sam się zajmuję właściwie czymś takim jak próbami translacji z różnego rodzaju gatunków
tego typu podejście systemowe, a mianowicie systemowe odmawianie prawa do stworzenia kanonu, czy cała świadomość tego, że on jest umowny. Wbrew tym założeniom czasami nie doprowadzić może do właśnie braku możliwości pełnego skomunikowania się. I czy są takie badania, które na przykład sprawdzają, na ile to wpływa na atomizację społeczną? No, bardzo, bardzo poważne pytania pan zadał. Trochę bym osłabił tę obawę, chociaż to, co pan wyraził, gdyby przybrało taką systemową postać, to niewątpliwie mogłoby się wiązać z pewnego rodzaju takim doktrynerskim antydoktrynerstwem, prawda? Jeżeli już mówimy o systemie, a mamy tutaj na myśli sposób prowadzenia badań i dydaktyki uniwersyteckiej, to raczej należy widzieć to, o czym wspominałem, a mianowicie taką trwałą gotowość do otwierania kanonów, a więc do uświadamiania tego, skąd one się biorą, kto je ustanawia. Tak? To jest instytucja życia społecznego. Kanon jest pewnego rodzaju, kanon jest bardzo silnym dyskursem, prawda? Więc rozmnożenie kanonów już jest jednym ze sposobów dekanonizacji, a oprócz tego jeszcze bardzo istotne jest po prostu samo jakby zaglądanie pod powierzchnię oceanu, prawda? Ile tam jest tej góry, z czego ona się składa. Więc dodać do tego jeszcze można jedną rzecz, a mianowicie bardzo inspirujące to pytanie. W pewnym sensie kanon i metoda formalno-strukturalistyczna dominująca w humanistyce europejskiej do lat 70. pracowały na rzecz jednej wspólnej zbiorowej tożsamości. Oczywiście była to tożsamość zuniwersalizowana, raczej męska niż kobieca, zdecydowanie ludzka, broń Boże nie zwierzęca, racjonalna raczej niż irracjonalna, tak? Więc to także miało swoją ciemną stronę, taką zakrytą, nieznaną, nierozpoznawalną. Ale tak czy owak, to jest ten etap, prawda, kiedy kanon i odpowiadająca mu metoda badawcza pracowały na rzecz takiej jednej zbiorowej tożsamości. Dekanonizacja, o której mówiłem, nie pracuje na rzecz kompletnej atomizacji, tylko na rzecz niemożliwej w gruncie rzeczy do spełnienia równości zróżnicowanych kanonów. Tak? To jest niesłychanie trudne, właściwie trudne do wypraktykowania. I oczywiście to prowadzi do jeszcze większego nasilania się konfliktu. Ale myślę, że ten etap jest właściwszy dla na przykład kultury polskiej, czy tak nazwany etap, prawda, czyli takiej pluralizacji kanonów, rozmnożenia się kanonów, to byłoby właściwsze określenie niż mówienie o niebezpieczeństwie atomizacji. Tak? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że kanon był bardzo często taki umowny, narzędziem represji wręcz, prawda? Ale chodzi mi o coś takiego, co byłoby wyeliminowaniem tego niebezpieczeństwa, bo w trakcie dyskusji my możemy oczywiście rozważać to, na ile to będzie miękkie, a na ile będzie to twarde, czy to rozrzedzenie pewnego rodzaju kanonów, tak? Czyli wprowadzenie tych dodatkowych kanonów,
będzie właściwym działaniem, czy nie, właściwie nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć w żadnej mierze, ale czy jakby w ramach tej całej idei nie powinno być jakby zastosowane coś takiego, że jest kanon i my się do niego po prostu odnosimy krytycznie. I w związku z tym mamy większą możliwość skomunikowania się, wypowiedzenia się na tle tego kanonu, skrytykowania go i do niego dopiero dołożenia czegoś, co jest nasze, z naszego doświadczenia wynikające, z różnych dyscyplin również, tak? I w tym momencie mamy o wiele większą szansę na tworzenie jakby działania wspólnego, wydaje mi się tak oczywiście, niż w momencie, w którym ci studenci będą skazani praktycznie rzecz biorąc tylko i wyłącznie na to, że jest wielość. Tak? Czyli mamy świadomość tego, że jest wielość, ale nie mamy świadomości tego, że jest jakaś wspólnota. Jeżeli jest. Jeżeli jest, ale no jest, bo są choćby wspólnoty wykluczone. Tak? Dobrze. Wie pan co? Wydaje mi się, że teraz nasze myślenia, nasze koncepcje się rozchodzą, ale spróbujmy zrobić tak. Być może pojawią się inne pytania, inne kwestie. Ewentualnie do tego wrócimy. Ja pozwolę sobie tylko w odpowiedzi na zarysowaną przez pana koncepcję powiedzieć, że z tym się nie mogę zgodzić. Bo to jest pewnego rodzaju dyktat, a nie negocjacja. Utrzymajmy kanon, ale zachowajmy pewną zdolność refleksyjną czy zdolność krytyczną. No, to jest mniej więcej tak, jakbyśmy powiedzieli, proszę mi wybaczyć pewną przesadę, którą się teraz posłużę. To jest tak mniej więcej, jakbyśmy powiedzieli, słuchajcie, no to wiecie, utrzymajmy dyskryminację kobiet, ale pozwólmy tym kobietom krytykować samą zasadę dyskryminacji. No tego się nie da zrobić. Tak? Tego się nie da zrobić. Na pana znacznym słowem w tym ma przewagę. Nie, nie. Proszę zwrócić uwagę. Powiedzmy, tak? W 1948 roku ukazuje się w Stanach Zjednoczonych jednotomowa książka będąca swego rodzaju podręcznikiem i antologią literatury światowej. 1948 rok. Nie ma tam ani jednego autora spoza Europy i Stanów Zjednoczonych. Ani jednego autora spoza Europy i Stanów Zjednoczonych. 1948 rok. To jest książka, która przez 20 lat funkcjonowała jako podręcznik przy nauczaniu literatury wszędzie tam, gdzie nauczano po angielsku. W Australii, w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej. Tak? Tak wygląda kanon. To jest kanon. Tak? Nie o tym mówiłem. Ale rozumie pan. Nie jest do mnie przekaz. Ja podważam kanon jakby na samym początku tego powiedziałem. Okej. Okay. No to jeżeli tak, to w takim razie możemy iść dalej. Okej. Okay. Dobrze. Tak, dziękujemy Krzysztofowi Grzebna i jest jeszcze kilka głosów. Przede wszystkim chyba najpierw, przepraszam pana, ale najpierw była pani Urszula, tak, jeszcze się zgłaszam, a potem pan. Ja mam może krótkie pytanie. Zainteresował mnie ten dyskurs o wykluczeniu i chciałam zapytać, czy na wydziałach humanistycznych w Polsce odkryto temat głównego polskiego wykluczonego i nie są nim kobiety, tylko chłop pańszczyźniany. Ja nie mówię o publikacjach, które znam, ale czy temat został odkryty? Bo ja mam wrażenie, że w Polsce łatwiej znaleźć profesora, który zajmuje się czarnymi niewolnikami w USA, niż chłopem spod Radomia. A polski dyskurs tak naprawdę teraz jest zogniskowany wokół niechęci do elit, która nie spadła z nieba. I czy ktoś się tym zajmuje konkretnie? Czy jest jakiś profesor, filologia, na filologii wydział, zajmujemy się pańszczyzną i dziedzictwem pańszczyzny w Polsce? Tak? Gdzie?
I teraz no, w coraz liczniejszych ośrodkach, oczywiście w coraz liczniejszych ośrodkach, przy czym nie chciałbym, żeby pani nakładała to wyłącznie na barki, kładła to wyłącznie na barki filologii polskiej. Tak? No ale fajnie by było, bo jest literatura, nie? Także... Jest literatura w sensie. No nie wiem, która ma ten temat chłopski w sobie, nie? Czy ktoś. Tak, oczywiście. Pod tym względem seminariów, zajęć raczej fakultatywnych, czy w ramach zajęć obligatoryjnych, można, jak sądzę, takich cyklów znaleźć bardzo wiele. Poświęconych kulturze chłopskiej, konkretnego okresu, albo pod konkretnym kątem. Jak sądzę, w tej chwili powstaje w Polsce co najmniej jedna praca doktorska na każdym dużym uniwersytecie, temu zagadnieniu poświęcona co roku. Tak? Zajmują się tym zarówno socjologowie, jak i historycy, jak i poloniści. To nie jest chyba przypadek, prawda, że te książki, które się ostatnio pokazały, prawda, czyli Rauszew, Pobłocki, Janicki, kogoś jeszcze tam należałoby wymienić, że to są książki pisane z bardzo różnych, Leszczyński, że to są książki pisane z bardzo różnych perspektyw, historyczna u Leszczyńskiego, antropologiczna u Kacpra Pobłockiego, tak, ekonomiczna u Leszczyńskiego, klasowa u Rauschera. Nie jest również przypadkiem, że nagrodę Nike tak dwa lata temu dostał autor powieści o Jakubie Szeli, tak? Czyli Radosław Rak. Więc nie jestem w stanie wymienić konkretnych nazwisk, poza tymi, które już w tej chwili padły. Pobłocki jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, Leszczyński jest pracownikiem też w jednej z wyższych szkół warszawskich. Mogę pani tylko tyle powiedzieć, że jestem promotorem powstającej pracy doktorskiej, która tego właśnie dotyczy. Tak? Na moim wydziale w zeszłym roku chyba odbywały się właśnie fakultatywne zajęcia poświęcone pańszczyźnie w literaturze chłopskiej. Więc jak sądzę, to o czym mówiłem oznacza, że dzisiejsze kierunki filologiczne i kierunki humanistyczne są płynnymi strukturami, w których bardzo łatwo wprowadzić tego typu zajęcia. Tak, to jest to otwarcie, prawda? Czyli nie da się oczywiście wprowadzić na stałe takiego przedmiotu, natomiast bez problemu można wprowadzić co roku zajęcia o charakterze fakultatywnym poświęcone zróżnicowanym aspektom kultury chłopskiej. Więc ta otwartość, o której wspominałem, właśnie coś takiego gwarantuje. Nie wiem, czy to satysfakcjonuje panią, czy... Średnio. No, okej. Okay. Może w mediach jest to mniej widoczne, nie wiem, może w górach ale... bardziej... Może, właśnie. Może. Tak. Dobrze, najpierw jeszcze Karim, później jeszcze pan się zgłosił. Tak, bardzo proszę. Ja chciałem zapytać się, jaki wpływ na procesy kulturotwórcze, a właśnie na ten łańcuch, który pan profesor tutaj nam podał, a mianowicie całość, ciągłość i hierarchia, mają dekady wojen i dyktatorów. Czy wtedy ten łańcuch zostaje, że tak powiem, zerwany, zamieszany to jest, czy to jest ta ciągłość również i że tak powiem, pochłania te dekady. I drugie takie pytanie, może nawet bardziej nawiązujące do bieżącej sytuacji w tej chwili na Ukrainie. Czym pan profesor tłumaczy uległość społeczeństw o wysokich, tu akurat jeszcze nawiązuję do II wojny światowej,
o wysokim poziomie intelektualnym z tradycjami no, wiekowymi, do właśnie uległość tym później dyktatorom i tej propagandzie, bo pan profesor powiedział tysiąc razy kłamstwo powtarzane przeradza się w prawdę, ale przecież te społeczeństwa i to są ludzie, którzy, ludzie, którzy potrafią myśleć mimo wszystko i oni chyba potrafią oceniać kłamstwo od prawdy czy rzeczywistości, a mimo wszystko byli tak ulegli propagandzie Hitlera czy obecnie propagandzie Putina. Czym to tłumaczyć? Dziękuję. Pierwsze pytanie, postaram się maksymalnie ukonkretnić w odniesieniu do historii nauki polskiej, żeby nie rozmyć zagadnienia i odpowiedzi. Sądzę, że reakcja nauki polskiej na radykalne zagrożenia polegała właśnie na uspójnieniu dyskursu. Czyli zarówno II wojna światowa, jak i stalinizm oczywiście zepchnęły poważne myślenie, tak? Poszukiwanie badawcze, zepchnęły do jakiegoś podziemia, ale zarazem największą troską ludzi nauki, zarówno w czasie wojny, jak i w okresie stalinowskim, było utrzymanie owej ciągłości, niegubienie z pola widzenia całości i utrzymanie hierarchii. Po okresie stalinowskim w gruncie rzeczy los polskich uniwersytetów był niezły. Poza rokiem 1968 w gruncie rzeczy władza w Polsce zachowywała spory szacunek dla nauczania uniwersyteckiego i dla systemu szkolnictwa. Dzięki temu, co może wyglądać dziwnie, uniwersytet rozumiany generalnie przeszedł przez okres PRL-u suchą stopą. A nawet powiedziałbym, że wyszedł z tego więcej niż obronną ręką. Tak? Powstawały wspaniałe szkoły badawcze, powstawały wspaniałe książki, tak? Prowadzono niejednokrotnie niezależne badania i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj mam wrażenie, że po okresie stalinowskim, który usiłował w całości, prawda, podporządkować sobie szkolnictwo wyższe. Po okresie stalinowskim uniwersytet odzyskał znaczną część autonomii, oczywiście nie odzyskał już jej w całości. I im większe było w późniejszych latach zagrożenie, tym bardziej, jak sądzę, wartościami bronionymi była autonomia i owe cele, o których wspomniałem, to znaczy całość, ciągłość i hierarchia. Natomiast po 1989 roku sprawa uległa ogromnym zmianom. Tak? To jest właściwie materiał na zupełnie inne spotkanie, na zupełnie inne, tak, zupełnie inną rozmowę. O zmianie struktur nauczania, systemu nauczania wyższego w Polsce po 1989 roku. Ale tak czy owak rozstanie z całością, ciągłością i hierarchią nie jest konsekwencją jakiegokolwiek nacisku, tak? Presji politycznej. Tak? Jeżeli już, no to jest po prostu otwarcie metodologiczno-kulturowe, czy konsekwencja otwarcia metodologiczno-kulturowego, o którym mówiłem. Drugie zagadnienie, drugi problem przez pana poruszony, to jest także niesłychanie poważne zagadnienie.
Także wydaje mi się, że na inną okazję, bo w gruncie rzeczy wiek XX, zarówno jego pierwsza połowa, jak i sam środek, czyli II wojna światowa, jak i wojna jugosłowiańska w pierwszej połowie lat 90., czyli tuż po upadku systemu komunistycznego, jak również ludobójstwo w Rwandzie, jak również aktualna wojna, agresja Rosji na Ukrainę, dowodzą, że nie. Że niewielkie ma znaczenie to, o czym Pan mówi, to znaczy owa zdolność społeczna do odróżniania kłamstwa od prawdy. To, co się stało w momencie, kiedy Trump przegrał wybory w Stanach Zjednoczonych, właściwie miało charakter zamachu stanu, sprowokowanego przez, jeżeli dobrze pamiętam, 30-minutową, czy nawet nie, 20-minutową, bełkotliwą, histeryczną przemowę prezydenta, który nie chciał się po prostu pogodzić z klęską. To wystarczyło. Jak przeanalizować to, jak uczynić coś takiego problemem nauczania uniwersyteckiego bez pozorowania, że jesteśmy w stanie przywrócić stabilną demokrację, to jest niesłychanie trudne. Tak? To jest niesłychanie trudne. Ale nie da się odpowiedzieć na to pytanie, że no tak, w społeczeństwie, w którym jest za mało ludzi z wyższym wykształceniem, kłamstwo zwycięża, prawda przegrywa. Nie. Nie. Niestety nie. Więc znowu, tak, moglibyśmy po prostu, czy musielibyśmy znowu jakby wymyślić znowu tak konkretne eksperymenty i translacje i różne teksty kultury i wymyślić, z kim należałoby te zajęcia prowadzić, prawda? Ale tutaj łatwych i pocieszających odpowiedzi nie będzie. Nie będzie. To cóż, teraz pozwolimy sobie jeszcze na ostatnie pytanie. Tak, Karolina Kuszyk. Ja też chciałam pytać trzy. Głośniej poprosimy. Koniec antropocenu, o którym wszyscy teraz mówią, bo ja nie jestem pewna, czy to... Czy chciałam spytać pana profesora o to, jak pan widzi możliwość reprezentacji, czy oddanie głosu, czy tą bytom nieludzkim, tak? Czyli zwierzętom, czy przyrodzie, w ogóle środowisku naturalnemu, bo często łapie się na tym, zastanawiam się, czy to nie jest jakaś uzurpacja, czy to jest jakieś protekcjonalne, czy to się w ogóle może udać. Czy my tutaj nie udajemy czegoś? Okej, okay, rozumiem pytanie, tak. To pierwsze, a drugie, takie już może bardziej osobiste, o to, jaka jest kondycja nauczyciela akademickiego w roku 2022. Kraju, w którym rządzi PiS, który jest, jak wiadomo, męski, biały, katolicki, heteroseksualny. Kryptohomo. No właśnie, tutaj nie wiadomo do końca. Bardziej homofobiczny i bardziej kryptohomo. No i raczej znam z tego, że swoich opinii sądów i aparatu podawczego nie weryfikuje, jak to jest. Okej. Odczuwam wielką potrzebę papierosa, nikotyny i kawy. To są wspaniałe problemy. Tak? To drugie pytanie oczywiście chciałbym potraktować raczej ogólnie niż personalnie, tak? Ale w związku z tym oba te zagadnienia, oba te pytania wydają mi się bardzo, bardzo ważne. Ale obawiam się, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie
wyczerpująco, nie naruszając waszej cierpliwości, bo to są właściwie materiały na osobne spotkania, na osobne wykłady. Wobec tego krótko o sprawie pierwszej, czyli reprezentacja. No to jest w gruncie rzeczy problem, o którym była mowa, czyli kwestia reprezentacji, pożądanej reprezentacji politycznej, która wymaga reprezentacji kulturowej. Eksperyment zmierzający, pamiętający o sprawiedliwości solidarnej i zarazem niesroniący od zabawy. Na czym to polega? Na tym mianowicie, że zachowujemy świadomość tego, iż każda reprezentacja kulturowa świata natury będzie reprezentacją zapośredniczoną. Interpretujemy teksty literackie, no, pod tym względem mamy coraz ciekawsze książki, artykuły, konferencje, zajęcia, tak, dotyczące ekokrytyki. W moim dossier jest także tak, książka zatytułowana Literatura i jej natury. Można ją ściągnąć za darmo z sieci. Czytamy teksty literackie i interpretujemy istniejącą w nich naturę, obrazy natury, zadając kilka pytań, które nie podlegają jakiemuś szczególnemu, czy takiemu bardzo wyrazistemu uporządkowaniu analitycznemu, prawda? Więc ta metoda jest też otwarta, półpłynna. Czyli w tej praktyce badawczej, takiej eksperymentalnej, poważnie zabawowej, po pierwsze pytamy o to, jak zostaje w danym dziele, w danym tekście literackim ustanowiona natura. W konkretnym tekście. Ewentualnie możemy oczywiście pytać o to również w odniesieniu do jakiegoś korpusu tekstu, do jakiejś epoki, do jakiejś konkretnej konfiguracji światopoglądowej i tak dalej, prawda? Możemy sięgać do coraz większych całości. Jak zostaje ustanowiona, czyli dzięki jakim sposobom odgraniczenia tego, co jest i co nie jest naturą, ponieważ to jest tak naprawdę akt genezyjski. Tak? Są to najciekawsze badania literackie, antropologiczne czy kulturowe. Jak w konkretnej epoce, jak w konkretnym dziele, dochodzi właśnie do wyłonienia tego, co nas oddziela od natury. Tego, co jest ludzkie i tego, co jest pozaludzkie. Dalej pytamy o tradycje kulturowe, z których to wypływa. O te mniejsze, a czasem wielkie teksty kultury, takie jak Biblia, takie jak, nie wiem, arcydzieła antyku, bądź arcydzieła późniejszej kultury europejskiej, jakie to ważne teksty kultury legitymizują ów podział. Dalej pytamy o to, jakie są konsekwencje, to znaczy, do czego upoważnia ów podział. Do admiracji, podziwu, adoracji, czy też do eksploatacji, do zabijania. Tak? Patrzymy na konsekwencje, które z tego wynikają. I wreszcie, to jest ten trik, ta sztuczka, ta zabawa, ten eksperyment. Dopowiadamy dalsze ciągi. Jako krytyk to ktoś, kto bawi się w dalsze ciągi. Czyli mówi, gdyby tak miało być dalej, to, tak? Tego typu, na przykład eksploatacja natury, tego typu rozdział pomiędzy tym, co ludzkie i pozaludzkie, prowadzi do takich to, a takich konsekwencji. I wreszcie, i na tym polega powaga ekokrytyki, powinna się pojawić propozycja ewentualnych zmian wprowadzanych do praktyk życiowych. Zmian czerpiących z innych źródeł kultury, odwołujących się do innych tekstów, innych ważnych dzieł. Tak? Więc tak w największym skrócie wyglądają już bardzo konkretne praktyki badawcze, praktyki interpretacyjne, które stosuje się coraz częściej. Znowu, podobnie jak w odniesieniu do kwestii chłopskiej. Kwestia natury, kwestia środowiska naturalnego jest w tej chwili, jak sądzę, na każdym wydziale filologicznym. W naukach humanistycznych co roku reprezentowana przez
zajęcia o charakterze fakultatywnym. Teraz, do czego to może zmierzać? Jaką reprezentację polityczną możemy praktykować, skoro już widzimy, jak wiele pozwala odkryć reprezentacja, analiza reprezentacji kulturowej. Otóż ta reprezentacja polityczna w dalszym ciągu musi zachować świadomość własnego zapośredniczenia. Jeden z ciekawszych badaczy owego podziału na kulturę i naturę i polityk zarządzania naturą, mam tutaj na myśli Bruno Latoura, zaproponował we Francji w latach 90. wprowadzenie do parlamentu rzeczników wód, zwierząt i roślinności. Wyśmiano, przynajmniej odrzucono jego propozycję. Mija 20 kilka lat i wszyscy się już nad tym zastanawiają. Czego trzeba, żeby rzecznicy, czy to środowiska naturalnego w ogóle, czy środowiska naturalnego podzielonego na wody, roślinność i zwierzęta, mogli znaleźć się w parlamencie? Trzeba odwrócić dotychczasową podstawę funkcjonowania republiki. Parlamentaryzm europejski zakłada, że najpierw zyskujemy obywatelstwo, a potem możemy dostać się do parlamentu. Określone prawa, określony wiek i możesz wybierać bądź być wybierany. Odwrócenie, o którym teraz mówię, polegałoby na tym, że powinno nastąpić najpierw zejście do parlamentu, abyśmy zorientowali się, ilu i jakich mamy obywateli. Tak? Trzeba zmienić republikę. Demokracja aktualna, demokracja parlamentarna nie utrzyma się bez poszerzenia obywatelstwa, a zarazem to poszerzenie obywatelstwa, które uratuje planetę, które może uratować planetę, jest równocześnie jedynym środkiem uratowania demokracji parlamentarnej. Tak bym to ujął. Drugie pytanie. Jeszcze nie jest źle. Przypomnę, pytanie brzmiało, jak wygląda kondycja badacza, pracownika uniwersyteckiego, nauczyciela akademickiego. Jeszcze nie jest tak źle, ponieważ nie mamy do czynienia z władzą, która by na podobieństwo władz stalinowskich próbowała podporządkować sobie treści i metody nauczania. Zarazem zachodzą w polskim szkolnictwie wyższym dwa bardzo niedobre procesy, które niewątpliwie decydują o owej kondycji. Pierwszy z nich polegał na błyskawicznej wymianie składów jury przyznających granty naukowe. Wszystkie komisje są już reprezentantami nowej władzy. To jest niesłychanie istotne, dlatego że współczesne uniwersytety w Polsce nie finansują badań. Nasze badania są finansowane wyłącznie ze źródeł pozauniwersyteckich, to znaczy przede wszystkim z dwóch wielkich instytucji
tak, czyli MPRH, instytucji, które finansują badania. A ja już muszę przeprosić, do 20, tylko może... No właśnie, tego się obawiamy. Więc tak, jesteśmy umówieni gdzieś na kawę, na papierosa. Na wino. Niezwykle ciekawe. I tam sobie to dopowiemy. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za cierpliwość. Do zobaczenia przy jakiejś innej okazji. Dziękuję.